Akcja. Jedz, Stefan, bo ty chrapałeś. Zdążyłeś wypocząć. Ja mam mówić? Tak. Dzień dobry. Witamy serdecznie z pięknego Miłoszewa, z jeziora Miłoszewskiego. Przyjechaliśmy, dzisiaj jest sobota, przyjechaliśmy do piątku, prawie tydzień. Jesteśmy na stanowisku numer 20. Przyjechaliśmy dzisiaj o 5 rano. W tej chwili jest 15 chyba. 15 i teraz dopiero tak na 100% mamy wywiezione zestawy. Znaczy wszystko było już wcześniej. Wędki też były wywiezione, ale to było takie, żeby wędki leżały w wodzie. Nie byliśmy tak tutaj dokładnie zorganizowani, nie mieliśmy jeszcze łódki tutaj z rybaczówki, nie przeprowadziliśmy sobie. No i teraz działamy. Każdy ma jakiś tam swój plan w głowie. Nie? Każdy z nas mówi inaczej, aczkolwiek mówimy w dosyć podobnych miejscach. Jesteśmy tu przede wszystkim pierwszy raz na tej wodzie. Sporo o niej słyszeliśmy. Sporo dobrego oczywiście. Słyszeliśmy, że woda jest urokliwa i jest. Nie ma co do tego wątpliwości. Naprawdę, naprawdę piękny kawałek wody. Każdy z nas łowi po swojemu, ale de facto łowimy czterema kijami praktycznie przy brzegu. Dziwne, bo dziwne. Tutaj moglibyśmy praktycznie wszystkie kije wywozić, no mniej więcej się tak rozstawić w wachlarzyk i wywozić je tutaj na głębszą wodę. Natomiast no, przyjeżdżając tutaj, no, bylibyśmy głupcami, gdybyśmy też nie zapytali opiekunów, Grzesia i Karola, jakie tutaj zwyczaje panują, a przede wszystkim jakie zwyczaje panują na tym stanowisku, bo jest ono troszeczkę inne w stosunku do pozostałych, gdzie mamy te pomosty i faktycznie wychodzimy na otwartą, głęboką wodę. Tutaj u nas troszkę jest płytsza ta część, tutaj jak pływaliśmy, tak nawet do środka wody, tam 10 metrów nie ma, na 7 metrach już jest faktycznie tak, są takie po prostu duże blaty. Natomiast my mamy u siebie po lewej i po prawej stronie kapelony. To pokażemy też tutaj. Ja łowię z lewej strony, Rafał łowi z prawej strony. No i faktycznie rozmawiając tutaj z Grzegorzem i z Karolem, mówią, że faktycznie każdy, kto tutaj siada, wypracowuje te ryby bardzo blisko brzegu, zaraz za kapelonami, tak? Tam jest faktycznie zejście takie do 2,5-3 metrów. Stosunkowo miękko, ale to nie jest jakieś tam... Znaczy miękko, nie, różnie, nie? No, ty masz po prawej stronie masz... jest bardziej twardo tutaj, nie? Ciebie jest bardziej twardo. Kwestia jest tego typu, że no, musimy być mega cicho, starać się tutaj jak najmniej ruchów wykonywać, bo te zestawy są bardzo blisko. Natomiast no, faktycznie spodziewamy się i liczymy, że ta ryba pojawi się tutaj w nocy. Jeżeli chodzi o głęboką wodę, to mamy po jednym zestawie, póki co badamy sobie troszkę tutaj środek i moją lewą stronę. Ty masz bodajże 7,5 metra, jak patrzyłem u ciebie na sondę. Ja mam 5,8, 5,9 do 6 metrów, tam jest suma summarum taka górka na 70 metrach i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Smakowo, rozmiarowo, różnie. Ja mam dwa zestawy. Smakowo różnie, no, głównie na słodko, nie? Głównie tak, łowimy na słodko, bo tutaj na tym jeziorze tak, no, tak się utarło, chociaż jeden zestaw jest zrobiony na śmierdziucha właśnie po to, żeby złamać tą zasadę, nie? Która panuje tutaj, bo może akurat. Ja też dwa zestawy mam typowo, pojedyncze popki i to są owocowe kulki. Jeden zestawów to jest bałwanek, przełamany taki śmierdziel z owocem i tyle, tak? No dopiero co zaczęliśmy. Miejsce bardzo nam pasuje, pogoda jest gorąco. I praktycznie tego tutaj nie czuć. Bardzo fajnie jest. To miejsce nam tutaj daje cień. Praktycznie w namiocie przez cały dzień mamy cień, także tam można też sobie na upartego zalegnąć, jakby się nic nie działo. Natomiast tutaj to słońce mamy w momencie, kiedy je chcemy. Jak nie chcemy, to faktycznie zaraz ono gdzieś tutaj nam ucieka. I tyle, sporo mamy czasu, oczywiście sporo, to jest dzisiaj sporo, bo za chwilę się zrobi niedziela, poniedziałek, wtorek i ten czas nam szybko tutaj ucieknie.
liczymy, że połowimy, co złowimy, ile tych ryb mielibyśmy złowić, nie wiemy, nie mam bladego pojęcia. Natomiast postaramy się coś tutaj wyciągnąć, także to tyle na razie, nie? Mhm. To tyle i myślę, zobaczymy, czy ta noc coś nam tutaj przyniesie. Nie ukrywam, że po tej jeździe, chociaż no to nie jechaliśmy Bóg wiele kilometrów, ale dzień wcześniej się stało, bardzo wcześniej, cały czas na chodzie, tak? Praktycznie no ponad dobę na nogach, nie? No 30 plus jeszcze jazda, 5 godzin i w nocy i tak no, to swoje robi. I to swoje robi. Także zobaczymy. No, de facto mówiliśmy to, mieliśmy być takie opinie. Aha, no nie mówiliśmy. No właśnie, bo przecież... Nie, w sumie to było tak. Pierwszy pomysł na ten wyjazd to była Chojnica. Tak. To była Chojnica, dobra. Stwierdziliśmy, że może Chojnicę kiedy indziej. To bo już byliśmy, no to ja, jeszcze chcielibyśmy. Ja wystartowałem, Tomek powiedział, to weź coś, wybierz, wybrałem Kiełpin. Nie pasował mu ten Kiełpin od samego początku, coś mu tam nie grało. A jeszcze tam pojedziemy, bo mamy tam zrobioną wpłatę, także musimy Tak, i to jest jakby bodziec, żeby to wykorzystać. Ale ten... no i ten Kiełpin mu nie pasował, ewidentnie. Być może gdybyśmy wzięli sobie inne stanowisko, końcówkę tego jeziora tam, to może tak byś tam, wiesz, nie grymasił, ale dobra, mniejsza o to. Ale summa summarum, skończyliśmy na Miłoszowie i absolutnie bez względu na to, jak się ten wyjazd skończy, to ja nie żałuję, bo tu jest po prostu... Mamy tu intymnie, tu już nikt, taki klimat, tak, tu nam nikt się nie będzie przemieszczał, nikt nie jeździ, nikt nie chodzi i na tym nam też zależało, że tym bardziej, jeżeli łowimy z brzegu, blisko brzegu, to nie chcielibyśmy mieć tutaj pielgrzymek, bo no, praktycznie to już wiemy, że bylibyśmy skazani na porażkę, trzeba byłoby szukać tej ryby tylko na otwartej wodzie, także zobaczymy, bo większość materiałów, które przeglądaliśmy sobie na YouTubie, to no faktycznie, no szuka się tej ryby na otwartej wodzie, no, na głębokie miejsca. Na głębokim, ale blisko w sumie tam, 40 metrów, nie? Tak, charakterystyka tak, bardzo podobna do dobra, nie? Kosztownego. To myślę, ten sam typ jeziora, tylko to jezioro jest większe, ale dosyć podobnie. Tam też na tych dużych głębokościach te ryby pracują. Z tego co nam Karol tutaj dzisiaj powiedział jeszcze, bo go osobiście jeszcze nie widzieliśmy, ale telefonicznie już nam tutaj mnóstwo wskazówek jakiś tam przekazał. To faktycznie te ryby no, dosyć były niemrawe od Bożego Ciała i teraz faktycznie ostatnie dwa, trzy dni ponoć się ryba ruszyła i na różnych stanowiskach są wyciągane już regularnie ryby i to całkiem ładne, też kilka dwudziestek, także zobaczymy, no jesteśmy nastawieni optymistycznie. Pełna moc. No, pogoda, właśnie jeszcze chwilka o pogodzie, jutro ma być palnik, jutro ma być 30 parę stopni, 31 patrzyłem na radarze. Poniedziałek, od wtorku ma zejść do 20-21, noce mają być bardzo, może popadać, nie? A czwartek, piątek znowu ma się zrobić bardzo ciepło. W piątek się, w piątek się zwijamy, musimy być wieczorem w domu, także no czasu tak czy owak mamy sporo i podziałamy. Potem pokażemy oczywiście, jak my się tutaj urządziliśmy też, co dajemy na te zestawy, czym sypiemy. Znaczy to już jutro. Nie? Tak, jutro, już dzisiaj tutaj nie będę. Praktycznie zestawy są postawione i one już teraz pracują. Tak. Teraz, że coś się wydarzy, to. Teraz chill out. Dokładnie. Ptaszki przestały ćwierkać, ale podejrzewam, jutro rano będzie. No. A rano jaki klimat, w ogóle jak się tutaj dojeżdża. Tutaj z Gdańska Kartuzy. Tutaj kierunek na Kartuzy. Jak się dojeżdża w takich dolinach, te mgły. Te jeziorka, no to jest po prostu bajka, nie? Mam nadzieję, że te jeziora tutaj nie... Szwajcaria Szubska, no. Nie konkretnie, nie chodzi mi konkretnie o to jezioro, bo to jest akurat zadbane tutaj ten, ale że te jeziora nie są, wiesz, wyczepane, nie? Bo jeżeli nie są wyczepane, to ci ludzie, wędkarze tutaj to naprawdę, no mają takie, wiesz, no pole manewru, nie? Jak jest, ciężko powiedzieć, ale no, wydaje mi się, że jednak większość z tych wód, no dosyć mocno została ograbiona, natomiast podejrzewam, że ci, którzy tam mieszkają i korzystają, wędkują, to powiedzą jeszcze nie, na ładna ryba tam pływa. Tak? Ale mówię, klimat obłędny, te mgły rano, jak to słońce wstawało, coś pięknego, bosko. Dobra, kończymy i działamy.
jesteśmy na wodzie. Druga doba za nami praktycznie. Mamy poniedziałek rano. Jesteśmy bez ryby, stąd nasze działania takie w kierunku, żeby tutaj poszukać sobie alternatywę i nowe miejsca, w których moglibyśmy łowić. W nocy się pogoda zmieniła. Popadało i to dosyć mocno, bo od pierwszej w nocy już padało. Praktycznie do 5-6. Dziś jest zupełnie inna pogoda, jest chłodniej. Tu jest Sahara, no. Jest chłodniej. Liczyliśmy, że ta nocka faktycznie przyniesie jakieś przełamanie w tych miejscach, które dotychczas mieliśmy zestawy postawione. Natomiast tak się nie stało. I siłą rzeczy mówię, jeżeli ryba nie chce do nas przyjść, my będziemy jej szukać. Na pewno zostawiamy po jednym zestawie z ryśkiem przy kapelonach i tak powiedzieliśmy sobie, że po jednym tym zestawie będziemy trzymać do końca naszej zasiadki. No tutaj praktycznie nie ma nic ciekawego, to jest wszędzie 7 metrów i tu jest Sahara po prostu. Ale upłyńmy to sobie tak, żeby jakieś tutaj lepszego... Tu na pewno nie będę wodził, tak? Aha. Tu nie ma takiej opcji, żeby tak, tutaj jechać. Tak. Ja muszę... Ty musisz mieć bardziej ze skosa, tak. Tak, tu od tego narożnika wypłynę. Mhm. I po prostu musimy poszukać jakiejś alternatywy, bo zarówno i przy kapelonach, jak i na głębszej wodzie, na niecałych 6 metrach, gdzie faktycznie mamy do czynienia z taką dosyć ładną górką, tam też kompletnie nic się nie działo. Nie ma spławów, nie możemy tej ryby zlokalizować, jakby tutaj obserwując wodę. Dodatkowe utrudnienie. No ale będziemy szukać, tak? No tu już ci wychodzi. Powoli, bo powoli, ale wychodzi. Cały czas 6 metrów trzyma mocno. Zobacz, jak blisko brzegu. To już będzie ściana pewnie, nie? No myślę, że pójdzie ostro do góry, bo tu już jesteśmy ile? 10 metrów od brzegu. Woda 23 stopnie przy powierzchni, bardzo ciepła. Bardzo łagodnie się wypływa. Ale zobacz, jak blisko brzegu, ale zobacz, jaka to jest głębizna. 5 metrów, a... O, tu już idzie ostrzej w górę. O, tu mamy jakieś roślinki. No powiem ci, że tutaj 4 metry. W życiu bym nie powiedział, że tu masz. No i teraz... No jest głęboko, nie? Zaraz przy lilkach. 3 metry. Weź zobacz jeszcze tutaj, tak? Bardziej sobie w tą stronę. 2,9. O, tutaj już się mocno wypłyca. Zobaczymy, być może tutaj jakaś fajna miejscóweczka się znajdzie. Wychodzi dno. 5 metrów, 4. O, życie tu jest. Mhm. No to tutaj ciekawie wygląda. 3 metry. Tu już masz jakieś roślinki, wychodzą. No musisz się cofnąć. Zobacz sobie, może jeszcze trochę tutaj bardziej. Ja myślę, że jeżeli jednak mówimy o takiej miejscówce,
z kapelunami, to nie tu przy ścieżce, bo wystarczy, że zaczną ludzie chodzić, a nie wiesz kiedy i jak ktoś tu przyjdzie, to trzeba by tamte miejsce, w tamtym narożniku bardziej, po skosie. Prędzej bym tamto obstawiał, aniżeli tutaj kładł. Tu jest za duży dostęp do tego. A tam jednak dosyć fajnie, bo bardzo blisko tego brzegu jest głęboko. Tam przy tych wilkach z kwiatkami bym też raz obadał. Troszeczkę przy śniadanku możemy opowiedzieć, co my w ogóle tutaj robimy. Jakby się kto pytał, to przyjechaliśmy na ryby. Na karpie. Tak, przyjechaliśmy na ryby. Dzisiaj śniadanko dosyć późno, bo od samego rana zabraliśmy się do pracy, jest poniedziałek. Niestety po tych dwóch dobach ani brania. No nie no, miałeś dzisiaj rano. No nazwijmy no to takie, już... ale jeszcze nie zacinałem, po prostu wsiadłem do wody i stanęło. Dobra, nazwijmy, że to było jakaś tam jakieś ukąszenie. Natomiast mówię, nie wydarzyło się generalnie nic, w nocy popadało. Sądziliśmy, pogoda się też trochę zmieniła, jest bardziej zachmurzone niebo, nie jest tak gorąco. Wiatr akurat teraz wieje, jakby wypycha wodę z zatoki. Chociaż ten wiatr wcale nie jest jakoś tutaj silny w stosunku do dwóch poprzednich dni, gdzie nam wpychało tą wodę mocno tutaj. Sądziliśmy, że to będzie bardzo dobry znak. Nic się nie wydarzyło. Popłynęliśmy poszukać nowych miejscówek. Na materiale już to mogliście zobaczyć. Rafał mocno na prawo, ale pod drugi brzeg, po skosie. Tam dosyć głęboka miejscówka, bo 3,5 metra prawie, ale przy samych liliach, bardzo blisko brzegu, jest bardzo głęboko. I tam sobie nową miejscówkę wytypował. Jeden kij cały czas trzymasz, nie? Tutaj na prawo przy liliach i powiedzieliśmy sobie, że jego skrajny prawy kij tutaj wzdłuż brzegu, ale oddalony tak od nas, żeby tu naprawdę się żadne dziwne dźwięki nie niosły. I u mnie z lewej strony to są dwa skrajne kije, które będziemy trzymać do samego końca, z nimi nic nie będziemy kombinować. I tak mówię, Rafał ma teraz pod drugim brzegiem jedną wędkę, a trzecią wędkę de facto ma postawioną u mnie na tripodzie i wywieźliśmy, mamy dwa zestawy na głębszej wodzie, ale na tym języku, jakby na takim wypłyceniu. Pomimo, że tam się nic nie działo, to jednak dalej ten język obławiamy. Liczymy, że ta ryba jednak jak będzie miała się tutaj w tym kierunku zmierzać, to zahaczy tam o tą ładną, długą, fajną góreczkę. A ja trzeci zestaw mam niemalże na wprost i postawiłem sobie u Rafała z lewej strony na tripodzie. Mam na wprost, mam bojeczkę, ile to jest, 30 metrów? No. Około 30 metrów, natomiast jest to już prawie najgłębsze miejsce tutaj, bo opłynęliśmy sobie bardzo dokładnie tą zatokę. I zatoka faktycznie też wygląda w ten sposób, że się schodzi w taki sposób głębokość. Wanna. Do 7,5 metra to było maksymalnie, co tutaj widzieliśmy. A potem naprawdę jest mocno wypłaszczone, takie 6-6,5 metra. No i niestety
sądziliśmy, że na sondzie uda się też zobaczyć jakiekolwiek tam ryby, białą rybę, cokolwiek, natomiast no, Sahara. Sahara to nas troszeczkę tutaj zmartwiło. To by się też potwierdzało, bo nie ma absolutnie żadnych spławów. Ta ryba się tutaj nie pokazuje, nie widać jej. Także to jest, uważam, jakieś tam dodatkowe utrudnienie dla nas. Ale no, nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Także mamy poniedziałek, no dwie doby praktycznie już nam przeleciały i to bardzo szybko. Ale walczymy dalej, zobaczymy co te zmiany, czy te zmiany cokolwiek przyniosą. Jakieś tutaj przełamanie z naszej strony i tyle, tak? Bo nie chciałbym wyjechać stąd bez ryby, naprawdę. Miejsce jest tak urokliwe, tak fajne. Pogoda jest też bardzo fajna, no bo widać, że nie ma, nie jest to taka stagnacja, że non stop palnik. Dzisiaj już jest też zupełnie inna pogoda. Jutro ma być też chłodno, ale już od środy faktycznie znowu w kierunku weekendu ma się zrobić bardzo ciepło, także no, czekamy cierpliwie i mam nadzieję, że uda się w końcu jakąś rybkę pokazać na macie. Smakuje jaczniczka? Jeszcze by było fajnie, abyśmy sól zabrali ze sobą. Ale powiedziałem, że po tym wyjeździe to chyba autentycznie oduczymy się soli. Normalnie chleb z pomidorem, z żółtym serem, z cebulą bez soli, jajecznica bez soli. Tak czy... Ekstra. Musimy tam płynąć. Dobrze, dobrze, już. Daj mi chwilę. Dobra, już biorę łódkę. Dobra, przyprowadzamy podbierak, nie? Podbierak. Krótki czy długi bierzemy? Długi. Krótki, krótki. Krótki? Krótki. Dobra. Zaczekaj chwilę. Ale jest petarda. Już. Gdzie tam? Koło 22, nie? Mhm. Jak ja pójdę poszukać tą linkę? Chociaż rano. Grzeczny. No nie wiem, czy będzie taki grzeczny. Jest w worku? Coś paszy? Nie widzę. Ładna ryba. Ale ciemny. Ciemny, ładny, no. Trzeba będzie mu tam... Jedzie. Trzeba będzie mu pyszczek tam odkazić, widzę. Jedzie.
Nie. Dobra. Już się uspokój. I za chwilę ładna sesja i walczymy dalej, bo ryby nas nie rozpieszczają. Dziesięć osiemset. No, tu z innej bez... O, niecałe 11 kilo. Tak, zakładaliśmy. No. Dobra. Witamy we wtorkowe przedpołudnie, 11 godzina. Tak jak wczoraj postanowiłem, że muszę skorzystać z talizmanu, to się udało, bo jeszcze mówię wieczorem do Tomka, że muszę zmienić koszulkę na moją ulubioną. No i się udało. Każdy ma swój. Ja, każdy ma swój talizman. Chociaż ja nie mam. Muszę pożyczyć koszulkę od ciebie. Do rzeczy. Położyliśmy się spać i to było, 22.30 chyba, nie? Może coś koło 11. Nie, po 22. No. Rola na kiju, który to jest taki wędka, która tutaj będzie do samego końca na tym stanowisku. Czyli skrajna prawa. Skrajna prawa przy lili, jak tak jak mówiliśmy, że po jednej na pewno zostawimy bez względu na to, co by się działo. Rolka fajna, naprawdę niedelikatne branie, tylko jechał po prostu cały czas. Oczywiście Tomek mi pomógł, bo musieliśmy wsiąść do łódki i tutaj, znaczy on tutaj ładnie poprzecinał te lilie, bo one są tutaj dosyć takie kruche, delikatne i wypłynął później na otwartą wodę, tam już byliśmy na łódce, trochę poszalał fajnie, popompował i udało się go wydłubać, niecałe 11 kilo. Dzisiaj, ciemny, taki naprawdę, taka typowa. No. Dzisiaj rano o 8, pobudka trochę, żeśmy tutaj komara przycięli dłużej. No i zrobił nam pobudkę. Chaos oczywiście, bo człowiek zaspany. I rola, jechał po prostu. I po zacięciu, ten sam zestaw, dokładnie to samo miejsce, ten sam zestaw. Po zacięciu dosłownie tam kilka sekund miałem rybę na kiju, ale spiął się. I co? Definitywnie mamy zmianę pogody. No, o tak. Która, no myślę, że może zaczyna przynosić jakieś tam te, nazwijmy, jakieś tam efekty pod pojęciem brań wyciągniętej ryby. Natomiast wczoraj odwiedził nas tutaj kolega Sebastian, który siedzi na stanowisku numer 30, czyli po naszej lewej stronie. Dosyć daleko. To już jest dwie trzecie jakby linii brzegowej, czyli prawie na samym końcu tego brzegu, z lewej strony. Też przyjechał na dwie doby, też mówił, że siedział bez pika, nic się nie działo. Tam oczywiście dostęp od razu do głębszej wody. My tutaj tego dostępu bezpośrednio nie mamy, ale też już mamy jakiś plan, jak się przedostać do tej głębszej wody. Ale o tym później. Nie działo się u niego nic, natomiast dzisiaj byłem go odwiedzić kilka minut temu. O 5 rano, ale już opowiedział mi, że już wieczorem ryba się zaczęła spławiać, pokazywać się na stanowisku i u niego na 30, tam 33,
czyli ten, nazwijmy to, killerze, jeżeli chodzi o Miłoszewskie, bo też już tutaj słyszeliśmy z różnych źródeł, że jest to jednak no, taka typowa bankówka, jeśli chodzi o to, o to stanowisko. Chociaż z tego, co Karol mówił, też potrafią przyjechać wędkarze i nie połowić tam w tym miejscu. Ale no dzisiaj o tej 5 rano wyciągnął piękną rybę 19600. Chyba godzina czy dwie później jakiegoś tam golca 12 kilo i teraz pełnouskiego, czyli kilka godzin praktycznie dostał trzy ryby i to jest jeden kij, jedna miejscówka na 7 metrach. Też tutaj będziemy się próbowali z tej mojej lewej strony, bo też z Ryśkiem mamy tu dwa zestawy wspólnie, przedostać się właśnie w ten rejon wody, ponieważ tutaj po lewej stronie stanowisko 21-22, tam nikt nie wędkuje typowo karpiowo, bo to są bodajże tutaj chyba właściciele domków, które tam są. I oni sobie łowią po prostu tam czy jakiś federek, czy spławik, także tutaj nikomu na pewno nie będziemy wadzić, jak trochę pójdziemy sobie w środek wody, ale właśnie w te głębsze miejsca. Za ten jęzor, na którym tutaj de facto te zestawy trzymamy w różnych miejscach, ale to się nie sprawdza. I musimy po prostu poszukać tego spadku na głębszą wodę i tam ulokujemy zestawy. Pogoda ma się taka mniej więcej utrzymać, bo już niby wczoraj patrzyliśmy i wczoraj już pokazywało, że od środy znowu ma iść mocno w górę temperatura i ma być bezchmurno. Dzisiaj to się zmieniło i widać, że ta pogoda ma się mniej więcej taka utrzymać. Ciężko jest, nie ma co ukrywać, jest ciężej aniżeli zakładaliśmy, ale mówię, nie siedzimy i nie ględzimy, nie marudzimy, że no co jest, dlaczego ta ryba nie bierze, bo jej faktycznie tu szukamy. Poszliśmy też za tropem, ja poszedłem za tropem. Rysiek w ciągu, można powiedzieć, no kilku godzin, 8 godzin wabrania na tym zestawie wypracowane. Tu się nie da postawić kolejnej wędki, zawieść tam, bo zrobimy sobie krzywdę, jeżeli tam są brania. Po naszej prawej stronie tutaj, tam nie ma już dalej stanowisk, tutaj nikt nie łowi. Jedną wędkę wyciągnąłem tutaj stąd, przeniosłem praktycznie tam, położyłem zaraz za liliami w odległości kilkunastu metrów od Ryśka, żeby sobie nie kolidować. I to jest też jakiś tutaj nasz sposób i powiedzmy dalsze szukanie tej ryby i próba wyciągnięcia kolejnej ryby. Teraz zaczęło znowu padać, pogoda jest taka, bym powiedział, fajna. No z tego, co tu Karol opowiadał, no im gorsza, tym lepiej. Im gorsza, tym lepiej. No. Także mówię, jesteśmy na półmetku, wynik jest mizerny. Ale no, jakieś tam przełamanie nastąpiło, dwa brania w stosunkowo krótkim czasie, to też tutaj w jakiś sposób napawa optymizmem i mówię, będziemy do piątku walczyć, na pewno nie będziemy siedzieć i dubać w nosie, będziemy dalej tej ryby szukać tutaj, te dwa zestawy też tutaj będziemy przestawiać na głębszą wodę i tyle, tak, no to jest to, co się na chwilę obecną wydarzyło, nie wiemy co się dzieje na drugim brzegu, gdzie są te stanowiska od 38 tam do 40 parę, ale myślę, że pan Zdziś u nas tutaj odwiedzi w ciągu dnia i na pewno też nam relacje zda w tej kwestii. Także będziemy wiedzieć, czy ta ryba faktycznie tak bardzo jest aktywna w tamtej części łowiska, czy zobaczymy też, bo jedyne jakby stanowisko tutaj, patrząc tak, gdzie możemy sięgnąć wzrokiem, to jest stanowisko numer 7, tam siedzi, nie 7. Siódemkę nam Karol proponował, szóstka. Żebyśmy się przenieśli, też szóstka lub piątka, tak, zaraz za tym trzcinowiskiem, po drugiej stronie tutaj naszej zatoki. To jest nasza zatoki. Końcówka jeziora i zobaczymy, czy tam się coś dzieje, nie? Ale on już tam ewidentnie łowi na głębszej wodzie, bo tam są też od razu mocniejsze spadki, także posłuchamy, zobaczymy, jakie będą tutaj wieści ze strony pana Zdzisia i to też jakoś tam sobie będziemy analizować, także padało przez chwilę. No. No, także tak wygląda dzisiaj pogoda i mniej więcej taka ma się utrzymać. Ile? Z 18-19 stopni i tyle, tak? Także no walczymy, no. Nie liczyliśmy na to, że będzie łatwo. Wczoraj nawet rozmawialiśmy o tym, że czy sobie kuku nie zrobiliśmy, że zmieniliśmy decyzję i zamiast, wiesz, i hojnica miała być, i miała być ten... Tego w takich kategoriach nie można. Ja zanim przyjechaliśmy tutaj, to mówiłem do Ryśka, że prawdopodobnie utrudniliśmy sobie zadanie, zmieniając wodę. Ale okej, no też naszym założeniem jest to, żeby wychodzić gdzieś tam, iść na łatwiznę. Suma summarum, siedzimy na stanowisku, którego pewnie sami byśmy nie wybrali, gdybyśmy mieli możliwość wyboru, bo byśmy bardziej obstawiali, nie ma co ukrywać, lewą naszą stronę, albo ten brzeg, albo przeciwległy, gdzieś tam 38-40.
Ale no chcieliśmy tu przyjechać, mieliśmy ten tydzień do zagospodarowania, wybraliśmy tą wodę, także idziemy dalej, nie? Jedziemy z nimi tu. Mała prezentacja zestawu. To jest zestaw, który idzie tutaj zaraz, będzie postawiony za liliami. Mimiker Genesisa. Kawałek czodlinka nasza. Pętla D. Kółeczko, do tego dowiązana kuleczka. Tutaj śrucinka, żeby mi to ładnie dociążyło, bo to jest popek, 15. I teraz pokażemy prezentację, jak to wygląda we wodzie. Typowy zestaw karpiowy. Zestaw numer 2. To jest zestaw numer 2. On też tutaj idzie w pobliżej lilii. Na miękkiej pleciące, śrucinka, popek plus sztuczna kukurydza. I tak to wygląda. A co to jest za materiał na szyponie? Bez wymyślania. Cholera, zabij mnie teraz. Okej, to się da zrobić. No. Od jutra jestem sam na łowisku. Brak konkurencji. Ale sztywny materiał, czy? Nie, miękki. Miękka plecionka. Mówię, miękka plecionka. Taki zestawik. Co za cwaniak, nie zwracasz uwagi na słowo. Paczek naszowski, czwóreczka. Okej. Prezentacja zestawu numer 3. Jest zbudowany głównie na mimikerze. Końcówka na sztywnym fluorokarbonie. Pętla D, kółeczko. Zrobiłem to w ten sposób, żeby tu jest krętnik z kółkiem. Także to jak będzie przylegało do dna, to dosłownie dosyć wysoko będzie. Znaczy nie, w tym przypadku akurat nie teraz, bo mam tutaj bałwanka zrobionego z tonącej i z popka. Także to sobie będzie leżało, ale to jest taki sztywniak, moim zdaniem. Tu sobie dołożyłem śrucinki tu i w połowie, żeby to ładnie przylegało do dna. Zapraszam na prezentację. Po raz pierwszy w historii Team Wolfowych filmów nagrywamy Telewizja Noc. Dokładnie. Kiedyś w Polsacie był taki fajny program, tak, Telewizja Noc. Tak, tam dzwonili ludzie i dzielili się swoimi problemami. Dobry wieczór, Tomaszu. Słuchamy Ciebie. O czym chciałbyś nam powiedzieć? Bo wiemy, że wydarzyło się dosłownie przed chwilą coś, co tobą poruszyło. Co tobą poruszyło? Poruszył mną to obiad w toalecie. Nie, no jest rybka. To się wytnie. Daj mi rzeczkę. Jest rybka. Dzisiaj mamy środę nad ranem. Środę nad ranem. Jest druga. O. A to piszczy zestaw, który mam postawiony dalej. I to właśnie za chwilę wam o tym chcę chwilkę opowiedzieć. Generalnie od dzisiejszego wieczora, gdzie przestawiłem jeden zestaw, poszedłem za nasze stanowisko, tu nikogo nie ma, nikomu nie wadzę. I łowię praktycznie znowu z brzegu. Mam lilię przy samym brzegu, zaraz za liliami. Wrzuciłem tam kilka garści kulek i tam się pojawiło jakieś życie, z tego względu, że i pojawiły się spławy. No i przy tamtym zestawie, w związku z tym, że jestem bardzo blisko brzegu, ta żyłka praktycznie dosyć mocno wychodzi. No nie mogę jej tam tak zupełnie luźno zostawić. Ona i tak dosyć gwałtownie pod ostrym kątem wychodzi z wody.
I tam po prostu co chwilę coś się dzieje. Widać, że te ryby jednak tam się pojawiły. Przed chwilą tam coś wyjechało. Tak, i był jeszcze też jakiś tam spław. Nóż ze dwa razy, nie? Już się wypinałem ze śpiwora. Poszedłem nawet zobaczyć, bo też może być sytuacja taka, że ta ryba faktycznie od razu wjedzie w kapelony, ten sygnalizator już nie daje dźwięku, natomiast ze szpuli żyłka schodzi. Tak nie jest, ale przed chwilą też słyszeliście, że coś tam znowu się ociera o tą żyłkę, to ewidentna ocierka. No i tak generalnie sobie Rysiu nie mógł spać. Krążył tu jak wolny elektron wokół mojego jądra. I cały czas jakby się skupialiśmy na tym zestawie tam prawym. A natomiast mój skrajny lewy zestaw, gdzie miałem tam, też jest tutaj oczywiście w tych, na granicy kapelonów. Tam był mały popek owocowy i właśnie sobie tutaj policzyłem, że on był od poniedziałku rana, więc nabiłby prawie 48 godzin, bo tyle było. I właśnie stamtąd 20 minut temu wyjechała ryba nieduża, ale bardzo mnie to cieszy, bo to jest dla mnie też jakieś tam przełamanie w połowie tej naszej zasiadki. Ciężko nam się te ryby tutaj dubie, nasłuchujemy, wypatrujemy. No i jakby gdzieś tam powolutku te ryby zaczynają współpracować, co nas cieszy. Natomiast ta kulka z 15 zrobiła mi się 12, tak się skurczyła od tej ciepłej wody, to wszystko tam z niej, tak powiem. Ja właśnie mówiłem, że wszystkie konserwanty z niej uciekły i po prostu i po kulce. Spulchniacze. I po kulce. Także no gdzieś tutaj te nadzieje w naród wstąpiły. Mówię, tamten zestaw co chwilę gra. Myślimy, tam mam kulkę tonącą akurat, Squid Orange'a i też jest z tymi kulkami podrzucone. Także też tutaj myślimy, że może im ułatwić trochę życie, jeżeli się wiadomo do rana nic nie wydarzy. Podejrzewam, że tam za dnia no jakoś nie czuję, może się też nic nie dziać. Natomiast tam popka damy, żeby było im lżej zassać. I tyle. Jutro zrobimy znowu jakąś, przepraszam, dzisiaj zrobimy roszadę. Te kije, które mamy powywożone w środek wody, w głębsze miejsca, tam nie ma nawet przypadkowego pika, kompletnie nic. Rysiek dzisiaj tuna wprost nas już jakby na wejściu do zatoki zaobserwował jakieś spławy. Będziemy znowu się przestawiać, będziemy próbować tej ryby szukać tutaj bliżej. No i zobaczymy, czy to przyniesie jakieś rezultaty. Także póki co mamy dwie ryby. Jakaś tam perspektywa, bo coś tam brzęczy co chwilę i mam nadzieję, że w końcu się ta ryba zdecyduje tam. No i tyle, tak. No. Dzisiaj z tego, co pokazuje radar pogodowy, ma być pochmurno, tak przed południem, już ma się zrobić pochmurno, a po południu ma padać. I powiem szczerze, że bardzo się cieszę na ten deszcz. Nie ma wiać, ma być fajna temperatura i ma padać. I zobaczymy, może akurat to podobno na Miłoszowie im gorzej, tym lepiej z pogodą, nie? Gorsza pogoda, tym lepiej. No może te ryby tutaj w końcu się pojawią w tej zatoce, bo mówię, no w końcu są spławy, w końcu, mówię, Tomek spał, a mnie dzisiaj tak tutaj jakoś nosi. I tutaj stałem sobie po prostu i obserwowałem tą wodę i naprawdę. No i tutaj też. No i też tam w kapelonach właśnie, tam gdzie jest zestaw, tak, tam, słychać, że tam. Tam, tutaj przy blisko właśnie tego miejsca, skąd wyciągnął rybę, też był spław, zanim poszedłem się położyć, no i proszę, i jednak ta ryba tutaj krąży i wjechała mu w tą kulkę, nie? No trzeba próbować, no to nikt nie powiedział, że będzie łatwo. No to jest fajne, to w ogóle ta woda takie ma coś w sobie, nie? Znaczy w tym roku, wiadomo, nie mamy czasu. Nie, już w tym roku tu nie wrócimy. Tu nie wrócimy, ale na pewno odpowiednio wcześniej się do Karola odezwiemy. I sobie na przyszły rok zarezerwujemy inne miejsce, tak? No, nawet gdybyśmy tutaj, nie wiem, mega połowili, to i tak twierdzę, byśmy szukali. No pewnie. Tego, bo jakiegoś innego miejsca właśnie dla odmiany i sprawdzenia samego siebie, także. Także na przyszły rok na pewno przycelujemy w inne miejsce i też, no. Myślę, że tutaj trzeba przyjechać minimum 4-5 dni, bo taka weekendowa, lata, nie wiem, piątek, sobota, niedziela, zasiadka, to... No chociaż widzisz, nie? Ten gościu,
przyjechał nad Biedoby i... Tak, tak, no, tak, tak, ale no... 3 godziny, ale no... czy tam 5 godzin 3 ryby, nie? No miał no. łatwiej, miał no. łatwiej, bo jednak był w tej części jeziora, gdzie no. jednak te ryby się pokazywały, tak, no. Dobra, Rychu, wyłącz to, bo przecież ludzie wszyscy śpią, kto to będzie oglądał? Ty? Dobranoc. Zestaw w wodzie prawie 40 godzin, mały popek 15, z którego zdążyła się zrobić 12, a jedna grybka jeszcze ją w nocy wyczuła i pobrała. Bardzo mnie to cieszy, to jest moja pierwsza ryba tego wyjazdu, także bez znaczenia jakiej wielkości by była, jestem bardzo zadowolony. Grzeczna. O, jaka grzeczna. Pięknie. Dłużej trochę ją. Daj. O, piękna rybka. Gotowa do drogi. Okay. Drogo mi się. Stoicki spokój. Na totalnym luzie. Dobra. W tym filmie jeszcze tego nie było. Może to będzie... nic niezwykłego, ale chciałbym zobaczyć, chciałbym sfilmować. Co? Co szykuje Mroczny? Opowiedz ładnie, bo tego jeszcze nie było w tym filmie. Dobrze, trzymaj kija. Momencik. Dobra. Mój zestawik. Tu będzie bałwanek, kulka ananas, pływaczek, do tego kulka tonąca, 20. Invadera, brzoskwinia, to całość tutaj jakby jest owocowa nuta. Zresztą ta kuleczka też jest Invadera. Tutaj podziękowania dla Adasia Botowar, który mi ukulał. Po prostu tak pachnie, że naprawdę świeżynka. I zarówno na takiego bałwanka, czyli z tą kulką, będę sobie tutaj kładł zestaw. I zaraz pokażę, co pójdzie oprócz tego. Dobra. To jest coś, co mi tutaj sposób widzenia, coś, co mi bardzo przypasowało z kawaniaka 2 lata wcześniej, czyli kuleczki zanętowe. Jedna właśnie taka sama kulka jest na założona na zestaw. Kulki zanętowe moczę sobie w wodzie z jeziora. One teraz akurat nie są w stanie tak lekko ukisnąć, bo to nie ta temperatura, jest chłodno. Ale po prostu one w słońcu, fajnie ta zupa zaczyna pracować, to kiśnie. Zapach jest naprawdę świetny, brzoskwinia z ananasem. I to pójdzie tutaj na zestaw. Kilka garści. Dobra. W drugą komorę, która pójdzie powiedzmy kilka metrów dalej od zestawów. Tutaj mam troszkę bardziej taką mieszankę ziołowo śmierdzącą, to już trochę mi tutaj przywarło. Tutaj już się pelet rozpuścił, tu są kulki owocowe o różnych wielkościach. Taka maś, taka papka, też fajnie pachnie. To pójdzie w drugą komorę.
miejmy nadzieję, że to zapracuje w końcu. Nie za dużo. Ryby nie są tak aktywne tutaj, gdzie ich szukamy, także bez jakichś tam ceregieli. O. Dobra. Tak zwany zestaw konesera. Jest branie z głębokiej wody. Co jest? Spina? Nie wiem, czy nie jest to tamty cały czas. Nie dosyć kurwa, że jak na receptę brania to jeszcze takie rzeczy. Wszystko jest, nie? No ale spinka, no i co? No i co zrobisz? Dzień dobry. Po trzech dniach bez brania. Jakżeż zdziwiona jest mamina. No bo Ryszard wyholował lina. Jaki ładny. Ale piękny ty. Słodka ryba. Piękny. Ale była rolada czy pik pik? Pik 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 pau pau. O, po temacie. Fajny. Ale to nie to. Thank you.
zachodu słońca zawsze. Sypie. Matko Bosko, Częstochowska. Zasiadeczka dobiegła końca. Tydzień na Miłoszewie przeleciał szybko, nie? Szybko, aczkolwiek jak się niewiele działo, no to można powiedzieć, że jakoś tam to musieliśmy wycierpieć. Z plusów nie wracamy o kijów. Nowa woda. Udało nam się jednak trzy ryby wypracować. Ciężko. Zrobiliśmy to, co mogliśmy. Ja do siebie żadnych pretensji nie mam. Bardzo fajna woda, naprawdę nie będę się rozwodził na ten temat. Na pewno tu w przyszłym roku wrócimy. Zaplanujemy sobie troszkę lepiej, lepiej pod takim pojęciem, że pojedziemy faktycznie w danym okresie na stanowisko, które byśmy chcieli. Tutaj troszkę trafiliśmy, dostaliśmy to, co było wolne, także... A dlaczego było wolne, łatwo się domyślić. Nie. Nikt do nikogo nie ma pretensji i tyle. Także dla nas jakiś tam kolejny bagaż doświadczenia. Szkoda, że nie udało nam się połowić więcej. Natomiast te ryby, które wyciągnęliśmy, no to rozwodziliśmy się nad nimi i rozprawialiśmy jak nad dwudziestkami. I tyle, tak no. Teraz wszystko, szykujemy się teraz do kolejnej zasiadki, która pewnie będzie gdzieś tutaj u nas na szachtach. A co potem dalej, będziemy myśleć, nie? Na pewno jeszcze Dobro Klasztorne. I Smolno. I w sierpniu czeka nas Smolno, też nie. Niełatwy wyjazd. Zobaczymy, jak tam nam pójdzie i tyle. Nie? Generalnie bardzo fajna woda, polecam wszystkim. Jest kawał wody i nie lada wyzwanie, tak? Trzymajcie się. Nie?